Lidé elefant. To my znowu, to znowu my, to my, to my, Tadeusz i Miłosz. Będziemy prezentować gry i będzie wam się oglądało fajnie. Miło. Miło. Ale wiem. Dzień dobry. Udało się. Witamy z Częstochowy. Będziemy dzisiaj mieli gry o dziewczynach. Fa, a, ajne, Ich. Ich. Będziemy mieli o grubych dziewczynach, o nieumarłych dziewczynach i o gadających dziewczynach, i o utwardzających dziewczynach. Zapraszamy na Review Territory, la. Teraz gramy Alpha Protocol, który jest grą, na którą czekaliśmy z dawna. Bo ja kolejna gra agencka. Agencka, właśnie. Tam jest się agentem, po pierwsze. Po drugie Alpha Protocol. Mnie się najbardziej w Alpha Protocol podoba to, że tam, że ona jest prawdziwym RPG-iem takim rozmawialskim. Bo ja lubię rozmawialskie gry i nie lubię takich gier, które tylko udają, że są rozmawialskie. To znaczy, na przykład pod tym względem nie lubię gry pod tytułem Heavy Rain, ponieważ mam wrażenie, że jak tam rozmawiam, to i tak na jedno wyjdzie. A tutaj nie. A tu nie. Znaczy, widzisz, bo w Heavy Rain, ja mam tutaj, nawiasując porównania do Heavy Raina, które się jeszcze będą pojawiały przy innych grach, które będziemy robili w przyszłym programie, natomiast one są całkowicie uzasadnione, ponieważ autorzy Alpha Protocolu, nawiasem mówiąc, oni zdaje się, że nawet się przyznawali wręcz, że troszeczkę ściągali z Heavy Raina ten system rozmów. Polega to na tym, że na każdy, po pierwsze, nie mówimy jakby bezpośrednio kwestii jako takich, tylko przyjmujemy pewne postawy. Czyli możemy być agresywni, możemy być tam, nie wiem, milusi, możemy oszukiwać. A możemy albo skipnąć dialog. Możemy też przeskoczyć albo kogoś odstrzelić, jeżeli istnieje taka opcja w trakcie rozmowy. Nudzimy. I na odpowiedź mamy oczywiście tylko troszkę czasu. Bardzo jest ograniczony ten czas. To jest ważne, dlatego że tak normalnie w rozmowie, jakby się na przykład Tadeusz mnie zapytał niedwuznacznie, kochasz mnie, Miłosz, nie? To teraz, ja bym stał i mi tu latają te literki. To każdy, kto ma dziewczynę, wie, że jak się pozastanawia więcej niż pół sekundy i powie na przykład, że tak, to już jest za późno. I automatycznie wybrał odpowiedź nie. Tak, dokładnie. Bo tak jest właśnie bardzo późno, jeżeli się nie wybierze. Czyli ta nasza pauza, którą robimy zastanawiając się, ona też wpływa na to, jak cała rozmowa wygląda. I to jest superowe. Fajne jest to, że od razu widać skutki tych zachowań czy postaw, ponieważ ludzie, z którymi rozmawiamy, tam jest bodajże około 40 postaci, z którymi można wejść w interakcję w ciągu całej gry. Mhm. Każda z nich ma swoje nastawienie do naszego bohatera i to nastawienie jakby procentuje w późniejszej części gry. Czyli jeżeli na przykład, taki najbardziej oczywisty przykład, jeżeli odstrzelimy gościa, z którym rozmawiamy, to później nie będziemy już z nim mogli rozmawiać. No... Nie doszedłem do tego. To jest jeszcze taki najbardziej oczywisty. Ja myślałem, że on się zrezuje gdzieś. Natomiast mówiąc na serio, jeżeli na przykład zaprzyjaźnimy się z handlarzem bronią, to później w jakimś tam momencie będziemy mieli tańszy sprzęt albo więcej tego sprzętu. Albo kolega handlarza z bronią będzie naszym kolegą. Kolega handlarza będzie naszym kolegą, jeżeli się dowie. Więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie jakby ta gra się opiera na rozmowach. Oprócz tego jest to też bardzo dobra strzelanino RPG, ponieważ na poziomie rozgrywki jest to Gears of War. Gorsze niż Gears of War, zdecydowanie. Gorsze, sterowanie jest gorsze. W ogóle, powiedzmy sobie szczerze, Alpha Protocol technicznie jest grą... No, ale co, jak technicznie, że wygląda? No, że wygląda, że gra się w niego, że sztuczna inteligencja czasami nie tego. Wygląda brzydko. Natomiast od strony pomysłów, które w niej zawarto, jest absolutnie perfekcyjna. Jest świetnie wymyślona, ma bardzo fajny system jakby tej rozgrywki. W późniejszej części gry zwłaszcza zaczyna działać, kiedy posiadamy już troszeczkę tych umiejętności szpiegowskich w stylu, nie wiem, ciche bieganie, oznaczanie celów, niewidzialnościowe bieganie, lepsza, nie wiem, sprawność w posługiwaniu się bronią, możliwość oddania serii. Cała masa takich drobnych... Co kapiczków. Jest dość, musisz przyznać, Tadeuszu, klasyczne dla RPG-ów, bo w RPG-ach właśnie na początku się nic nie da zrobić. A potem się tak, właściwie jak owsik tak, przerębli i dopiero od któregoś momentu zaczyna się coś takiego, gra postacią się zaczyna od pewnego momentu. Ta gra postacią jest i czuć rzeczywiście, że to, jaką postać stworzymy, ma wpływ na to, w jaki sposób przechodzimy misję. Więc jeżeli ktoś lubi pogrzebanie sobie w dialogach, poszerzywanie fajnych przygód i postrzelanie przy okazji, to wygląda na to, że Alpha Protocol jest super dla niego pomysłem. Jest fresher też? Jest fresher. Znaczy, słuchajcie, no to jest... Obsidian generalnie ma taką manierę robienia gier. Oni nie potrafią zrobić gier dobrych technicznie, natomiast robią gry bardzo, bardzo fajne, growo. Tak. To jest właśnie taka gra. Więc jeżeli przebolejecie tą warstwę technologiczną,
którą możecie zresztą w tym fresherze sobie obejrzeć troszeczkę, to zauważcie jednak, że tam jest. Albo się lubi takie dziewczyny, które są ładne i się udaje, że się z nimi rozmawia, albo, takie, które są takie średniawe. Ale za to się z nimi rozmawia. I Alfa Protocol jest właśnie z tą drugą. Jest taką brzydką laską, z którą jest oczywiście. Jaką brzydką laską znowu? Średnią laską. Średnią laską, z którą warto pogadać. Teraz zajmiemy się grą, do której ja muszę zupełnie szczerze powiedzieć, serca nie posiadam. Znaczy, doceniam jej zajebistość, zawsze doceniałem i zawsze, znaczy jak byłem bardzo mały, to nawet mnie troszkę bawiła, ale jakoś od czasu, kiedy powstał Tekken, to Street Fighter, bo o tej grze oczywiście mowa, jakoś mnie przestał. Bo ty wolisz takie płynne ruchy, a nie... Hadouken! Super Street Fighter 4 jest oczywiście następcą Street Fightera. Niewiele do niego Turbo? Dodano, ale jednak, nie Turbo, ale jednak dodano dwie postacie. Jest Hakan i Yuri. Jeden się polewa oliwą i się podpala, a także jest bardzo śliski. Że, przepraszam, co robi? polewa się oliwą i jest przez to bardzo śliski. Sądzę, że w pewnych krajach ta gra dostanie od razu. Dziesiątkę, ale też jedynkę. I zero. I jest też Yuri, która walczy taekwondo i chodzi i macha nogami, ponieważ to się Capcomowi kojarzy z taekwondo, tak? Bo tam się nic innego nie robi. Ona dziewczyna chodzi z taką klasycznie, nogą. Klasycznie żeńskim imieniem Yuri. Gdyż ona co mnie tak chcesz bić w ogóle? Ja nie lubię z nim recenzować gier, w których się biją ludzie, ponieważ on od razu dostaje małpiego rozumu. Nie bij mnie. No i co? Tam się dzieje. Tego Street Fightera warto o nim powiedzieć po pierwsze o tyle, że ma bardzo dobry system i bardzo dobry silnik, na którym hula i ten silnik go ciągnie jak trzeba. Do tego wszystkiego dodajmy jeden element, którego wcześniej nie było. Otóż tutaj gra jest zupełnie, absolutnie, totalnie przebalansowana na stronę multiplayera, zwłaszcza takiego sieciowego. To znaczy, co można robić? Oprócz tego, że się partycypuje w różnego rodzaju rankingach, i można dla każdej postaci osobno te rankingi obejrzeć. To można się umawiać na różnego rodzaju mecze, nawet drużynowe z kolegami. Można podglądać. Tagi? Tak, można podglądać mecze jakieś tam najlepsze. To jest bajeracja. Mało tego, można jak się siedzi z kolegami i ogląda te mecze, to można wszystkim zasugerować oglądanie tego samego zapisanego na sieci meczu i sobie porozmawiać o tym, co się dzieje. Jest też taki tryb, że się czeka na swoją kolejkę, obserwuje się inne mecze i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jakby się stało normalnie przy automacie i grał. Wszystkie postacie od początku są odkryte, więc nie ma tam jakiegoś niuchania za sekretami i nie wiadomo za czym. Wszystkim można grać od razu, z wszystkich można challenge'ować, można różnymi postaciami, można je wymieniać. To jest po prostu zrobione tak, jakbyśmy podeszli do automatu, w którym już 500 osób grało, wszystko poodkrywało, wrzucamy pieniążka i jedziemy, a ludzie się tylko przemilają. Wow, ale to wszystko jest nudne. Jest łącz 3 ze 30. O. Nie, twoje. Co to tam? League of Legends. Nie! A nie, widzisz, właśnie to. A ja, proszę, ja jestem spokojnym, młodym człowiekiem, który... Podsumowanie. Podsumowując. Super gra dla ludzi, którzy są początkujący, którzy chcą pomaszować i porobić różne rzeczy. Trochę super gra dla dzieci z ADHD. Nie? Czy mam cię zdewastować twarz tak, nie, iż puścisz gazy zębami? Super gra. Albo kopnąć cię w pupę tak, że ci kupa się wtłoczy do mózgu? Tak. I tym optymistycznym akcentem polecamy grę Super Street Fighter 4 Turbo tak, Alpha, który wygląda przepięknie, 4, fajnie 8. Się w niego gra, można popykać na sieci jak najbardziej, jak ktoś jest skonektowany. Jeżeli jeszcze komuś nie jest dosyć ekspresyjnych... Wiadomości na temat Street Fightera 4, Super Street Fightera 4 Turbo Alpha. Na naszej stronie jest ocena. KO. I Fat Princess Fistful of Cake na PSP. Proszę Państwa, gra niesamowita, jedyna w swoim rodzaju, tylko dzisiaj w naszej telewizji sprzedażowej. I tylko dzisiaj dowiecie się o tym, że jest to gra, w którą tak naprawdę nie da się grać, ponieważ gra w nią banda debili. Hej, Tadeusz, hej. Dlaczego jesteś taki szczęśliwy? Czy dlatego, że odkryłeś ostatnio Fat Princess Fistful of Cake? Tak, miłość, i kosztowała ona jedyne 1,99 w naszym ha, super ha, 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 ha. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Razem z kompletem idiotów, którzy w nią grają. No, no,
Fat Princess jest grą, która została zaprojektowana jako Capture the Flag, tylko trochę odwrotnie. I została zaprojektowana w gestii myślenia o PSN-ie, czyli darmowym, znaczy nie darmowym, przepraszam, 29-złotowym systemie sprzedaży. Tak. I teraz uwaga. Ona została tak tylko zaprojektowana, ale będzie to pewnie odkryciem dla wielu ludzi na świecie. Ona ma trochę trudniejsze założenia niż to, żeby wyjść. Tak, problem polega na tym, że niestety nikt z tych wspaniałych odbiorców i klientów tej gry, którzy są tak zadowoleni jak my w naszym super sklepie, niestety nie ma pojęcia o tym, że te założenia tak, istnieją. O co tam chodzi? Chodzi tam o to, że można zrobić na przykład taki numer. Po pierwsze. Chodzi o to, żeby utuczyć księżniczkę, a następnie nie księżniczka dopuścić... w naszej bazie nie jest naszą księżniczką. To jest księżniczką wroga. I oni ją będą chcieli wynieść. I trzeba ją nafutrować ciastkiem. My znosimy ciastka, żeby ona się roztyła i dlatego mamy Fat Princess, żeby oni powolniej ją zgadnij, nieść. Dlaczego ja nie lubię tej gry. Bo jesteś grubą beką i myślisz, że grubą się wszyscy świnią, polewają tak, bo jestem grubą świnią i traktuję to jako grubą, osobisty odpuszczoną, przytyk do mojej osoby. Cholesterolową świnią. No właśnie, dlatego tak się dzieje. Na szczęście cuda techniki, montażu i Photoshopa powodują, że wyglądasz jak Angelina Jolie, ale tak niestety nie. A to chcieliśmy podziękować naszemu panu reżyserowi, nie. Który czyni prawdziwe cuda. No dobra, jest księżniczka, która ma się roztyć, żeby ją wolniej wynosili z naszej bazy. Oni tuczą swoją księżniczkę. Do tuczenia potrzebni są odpowiednie ludziki z nas, z tej drużyny. One nie idą i nie walczą, tylko znoszą ciastka. Do tego mogą być jeszcze ciasto, stąd też tytuł. Właśnie, czyli Fistful of Cake. Są też takimi ludzikami, które budują bramy, żeby było trudniej. Są drwalami, one budują. Do tego też jest strategia. Strategia. Wiesz co ci powiem, Tadeusz? Nie uwierzysz, ale jeżeli ktoś gra strategicznie w Fat Princess, jestem przekonany, że jest recenzentem. Ponieważ recenzenci próbują się zlogować na chwilę, pograć, mówią, nie, fuck it, i wychodzą. Dlatego, że cała reszta gra żołnierzami. Wychodzą sobie, biorą sobie rzeczy różne, podstawowego które tam są. Ludzika, tak, podstawowego ludzika i i w tym momencie cały sens tej gry tak naprawdę ginie. Zostaje zabity przez tych żołnierzy. Tak, i oto mamy dylemat, ponieważ gra jest fajnie pomyślana, ale wiesz co ja myślę, że ona nie promuje tego systemu, jaki ma. Tak jak na przykład Company. Dokładnie. Są tak, gry, które zmuszają cię do wykonywania tego, co powinieneś, kanalizują cię jakby w określonych miejscach. Kanalizują cię. No, człowiek, który dzisiaj mówił tyle o wytryskach, nie powinien robić żartów z kanalizowania. Bardzo proszę. Jeżeli tobie wytryski się każą z kanalizacją, to get a girl, boy. Jeżeli tobie słowo kanalizacja kojarzy się tylko i wyłącznie z tym, z czym sądzę, że ci się kojarzy, dobra, to nie powinieneś grać tyle w gry. Podsumowując, co mamy? Mamy grę o tym, że żaden facet nie chce utuczyć swojej księżniczki i to jest dobre. Niestety ta dewiza życiowa utrudnia granie w Fat Princess. Z drugiej strony każdy facet chce utuczyć księżniczkę swojego... Dlatego, że nieważne jaka jest twoja żona, ważne jest jaka żona sąsiada. Bo to zawsze milej spojrzeć, jak ona gruba, a on się z nią musi po co mieć. Oni kradną? Myślisz, moja taka nie najgorsza. Grube. Nie kradną, wszyscy chcą być żołnierzami. Ale chcą wynieść tą swoją grubą księżniczkę, nie wiadomo po co. Skoro ona jest taka gruba, to się jej powinno na tym zostawić. A rozważania na ten temat oddamy się przy następnej grze, a tymczasem tej stawiamy 7. Szczupy, a na hyper.pl są oprócz naszych ocen mnóstwo fajnych, tajnych zakamarków, na którym można poglądać dużo seksownych księżniczek. Grubych. I w ten właśnie oto sposób przyleciał nasz polski Iron Man prawie. I trzeba powiedzieć, że jest on mniej więcej takiej samej jakości jak ten z Iron Man 2. Jaka to jest zła gro. To jest słuchajcie, bo tak, problem polega na tym, że tak, po pierwsze i pierwszy film... Nie zaczynaj zdania. I drugi film. Problem polega na tym, mówiąc o Iron Manie, bo nie skończymy do jutra. No nie, to dla mnie sam jeden... Wybierzmy najważniejsze. Dobrze. Dla mnie... Dużym problemem właśnie jest to, że i film, i poprzednia gra były spoko. Znaczy ja jestem jedną z trzech pierwszy osób na świecie, był... które lubiły pierwszą część gry, która była słaba, ale ja miałem tam jakieś do niej słabości. Natomiast film pierwszy był bardzo fajny, film drugi jak na razie wszystko wskazuje na to, że też jest bardzo fajny. Natomiast gra... Gra jest dramatycznie słaba. Właściwie moglibyśmy powiedzieć wszystkie najgorsze rzeczy o grach. Jest bardzo, bardzo, bardzo... Bardzo, bardzo humorzasta.
A najładniejsze kobiety, które są tam oddane, wyglądają jak te ryby takie, co ze światełkiem polują na 10 tysiącach metrów w głąb, tylko im to światełko zdjęli. Tak, ta gra jest potwornie brzydka. Nagle zjawia się pan Słowik, który w pierwszej części latał fajnie, w tej części lata beznadziejnie. Strzela do wszystkiego, co daje się stargetować, póki nie jest 10 metrów od ciebie lub bliżej. Ponieważ wtedy twój system targetowania targetowuje wszystko. Roztocza, takie tam różne rzeczy, co się pamiętają. A się gubi i po prostu mordujesz jakąś mikroflorę bakteryjną na ekranie. Następnie dochodzi do ciebie informacja z samouczka. Samouczek to jest jak samogwałt w tym normalnie. A od gry dostajesz informację, że możesz upgrade'ować broń. I wchodzisz do menu. I tak wygląda. Jest jakaś seria ekranów, które być może sugerują coś, ale tylko twórcom, którzy widzieli już je tyle razy, że stwierdzili, że nie będą pisać spisu treści, bo oni już kurwa dla nich tak męczące, oni już przecież wiedzą na pamięć, gdzie to jest. A jak się oni nauczyli, znaczy się każdy nauczy, nie? Więc siedzisz, pewnie gdzieś po drugiej godzinie gry zajarzysz dopiero o co chodzi. Problem polega na tym, że nigdy w życiu do tej drugiej godziny gry nie dojdziesz. Chyba, ponieważ że... pierwszych 15 minut jest tak przeraźliwie humorzasty. Jakbyś, wiesz co, chyba żebyś dostał na przykład tę grę od dziewczyny, on przyszła, co Tadzik, fajną grę ci kupiłem, chodź se pooglądamy. Byś tak się dobrał. No śpi, dobra, to wtedy bym musiał śpi, dojść do tej śpi, kochanie, śpi, kochanie, sobie wreszcie włączę jakiś fajniejszy tytuł, nie? Ale fajnie lata, Tadzik, fajnie co? No to wtedy byś musiał na szczęście... Twoja dziewczyna ci nie kupuje gier, tylko fajne koszulki, wiem. Przede wszystkim nie kupuje mi takich gier. Ta gra jest tak słaba, jak mucha, która po prostu nie donosiła ciąży. Jest absolutnie porażająco, masakrycznie, potwornie słaba. Należy od niej uchodzić z daleka. Można zostać bez płodności na 7 pokoleń wstecz. Można obarczyć klątwą także swoich sąsiadów. Nie można tej gry dotykać w żadnym wypadku. Ona prawdopodobnie wpływa też źle na układ nerwowy i obniża wyniki w nauce. Czy mi się wydaje, czy ona ci się średnio podobała? Nie, super! W ogóle to jest super gra. Czy robisz wrażenie... źle? Robisz wrażenie jakbyś... Chyba czytasz między wierszami, wiesz? Bo ja co, moim zdaniem, to się czepiasz troszeczkę. Bardzo dobry tytuł, wciągający, rzetelnie wykonany, po wspaniałym Badny, filmie tak. 3. No więcej już chyba nie możemy dać. Nie no, w ogóle z chęcią i z radością dajemy mu to 3. I dzień dobry Państwu. Zaczynamy od pierwszej hinduskiej gry, zrobionej przez studio z Indii. Względnie gra jest kanadyjska i zrobiona przez studio z Kanady. Francuskojęzycznej, ale nie szkodzi. Ale chodzi o to, że mówimy o nowym Prince of Persia, czyli zapomnianych piaskach, czyli ja bym powiedział bardziej przypomnianych piaskach. Przypomnianych. On ma ciągle coś z tym piaskiem. Podejrzewam, że to chodzi o jakieś kłopoty z układem moczowym, ale dojdziemy do tego później. To będzie w czwartej części. Tym razem wydalone piaski. Wydalone kamienie. Wydalone kamienie. I to będzie długa i żmudna gra i bolesna. To strasznie bolesne. Będzie lepsze od Heavy Rain. W każdym razie Prince of Persia Forgotten Sands, jak powiedziałem wcześniej, bardziej pasuje tutaj przypomniane piaski, a to dlatego, że Ubisoft stwierdził, że ponieważ poprzednia część, tak zwany Prince of Persia Zero, czy też Prince of Persia 2008, ten taki kolorowy, zrobiony dla dzieci. Tak. Nie do końca przypadł nam do gustu, ponieważ jesteśmy za twardzi i za hardkorowi na to, żeby grać w gry, które przechodzi się jednym guzikiem. No i mamy grę, która jest trudniejszą grą od poprzedniej, która jest ciągle o bieganiu po ścianach, o skakaniu. Oni umiejscowili tą grę dokładnie pomiędzy pierwszą a drugą częścią. I ta gra pod każdym względem, poczynając klimat scenariusza, poczynając od klimatu scenariusza, przez mechanizmy rozgrywki na grafice i oprawie kończąc całościowej, jest dokładnie usieńko pomiędzy pierwszą a drugą częścią. Książę rusza się tak, jak się ruszał w pierwszej i w drugiej części. Ma te same mniej więcej ruchy, doszedł tak naprawdę jeden patent, o którym za chwileczkę więcej opowiemy. I tak naprawdę to, co różni te gry, wszystkie trzy w tym momencie, to jest to, że jest nowy system walki. No i tak naprawdę właśnie ten jeden nowy patent na rozgrywkę. Ktoś jest wnikaczem, to ma silnik z Assassin's Creed'a dwójki, w związku z tym wszyscy twórcy się brędzlują, że tam może być 50 przeciwników na raz. Monstrualnie monumentalne komnaty, co mnie na przykład osobiście dość irytuje, bo wiem, że jak wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, które jest duże, to znaczy, że szybko z niego nie wyjdę. No ale z drugiej strony tak było w każdym Prince'ie, którego pamiętam z tych właśnie z tej podstawowej pierwszej trylogii. Było tak, że się wchodziło do pomieszczenia, pomieszczenie było cholerę wysokie i trzeba było przejść z dołu na górę, co zabierało zwykle jakiś dużo czasu i po
powtórek tak. oraz skoków. To jest to samo. Wróciło oczywiście cofanie czasu, które teraz zostało troszeczkę uproszczone, bo tak naprawdę mamy teraz takie cztery jakby segmenty i jak się naciśnie guzik raz, to on wraca do poprzedniego segmentu, cofa się tak jakby o taki jeden fragment. Więc nie ma pełnej wolności nad cofaniem, tudzież przesuwaniem w różne strony. Mhm. Natomiast jest pełna kontrola nad postacią. Znowu jest to gra, która jest po prostu genialną, genialną platformówką. Mi się w tej grze tak strasznie przyjemnie skacze, że ja bym w ogóle mógł tylko jej włączyć. Tak? A nie jest taka normalna platformówka, bo normalna platformówka jest o skakaniu, a to jest gra o szukaniu drogi dla mnie. Taka metafizyczna to jest gra. Bo ty wchodzisz, jeszcze, czekaj, nie jeszcze, wiesz jak przejść. Jeszcze do tego jest ta woda, czyli że wszystko płynie i się wszystko zmienia, ale z drugiej strony możesz to zatrzymać. Właśnie. Jakby cały patent na platformowość polega tym razem na tym, że mamy możliwość zamrażania wody. Właściwie nie zamrażania wody, tylko zatrzymywania jej w czasie. Ona twardnieje. No więc utwardza się fontanny, wodotryski oraz wodospady. Tak. Proces utwardzania polega na tym, że się wciska butona, wtedy spada mierniczek energii utwardzającej, a jak się go puści, to wraca do tego. No i teraz na tym polega cały bajer, bo cały bajer później już w grach polega na tym, żeby szybko łapać i puszczać, bo wody łapać, są tak puszczać porobione. Jednocześnie, biegać po ścianach, odskakiwać od ścian, chwytać się różnych rzeczy w świecie gry, przeskakiwać do przeciwników. Im dłużej gramy, tym tych mechanizmów jest więcej. Natomiast ten podstawowy właśnie z zamrażaniem, jakby cały numer z nim polega na tym, że w późniejszej części gry mamy takie wodotryski, które wytryskują. Przepraszam, ale to będzie zawsze zabawne. Na przemian. W związku z czym, jak wskakujemy na jeden zamrożony, to tego następnego jeszcze nie ma. I żeby na niego wyskoczyć, trzeba wyskoczyć w powietrze, odmrozić w locie, żeby wytrysło. Tak. Zamrozić znowu, złapać się i skoczyć dalej. I takich patentów tam jest później mnóstwo, między innymi tutaj właśnie opowiadałem przed programem Miłoszowi o jednej takiej sekwencji, która mnie wyjątkowo rozbawiła, taka, w której trzeba było przeskakiwać pomiędzy ścianami wody w powietrzu wiszącymi. Hardcore. Do tego jeszcze mamy system walki na 50 osób, w ogóle tysiące, natomiast rzeczywiście trzeba przyznać, że tam się tu tak jest. Jest zupełnie nowa dynamika taka. Walki i mi się ona podoba. Nie ma, mi się też podoba. Nie ma możliwości blokowania, natomiast są uniki i jest możliwość skakania po przeciwnikach, po głowach. I chodzi tak naprawdę w tych walkach o to, żeby wywalać kluczowych przeciwników, jakichś takich, nie wiem, magów, wojowników bardziej potężnych i oprócz tego omijać hordy tych zombie piaskowych, które tam atakują z wszystkich stron, obłażą powoli. Więc myślę, że możemy powiedzieć, że tym razem swoim twórcom Prince of Persia dał się dobrze zapiąć. Tak, można powiedzieć. Jest to gra zapięta, domasowana i z wodotryskami. Tak można o niej powiedzieć. Nie, no podobał nam się. Zdecydowanie podobało nam się to, że wrócili do korzeni, że zrobili grę, która rzeczywiście jest dokładnie pomiędzy pierwszą a drugą częścią i jeżeli chodzi o jej klimat, i jeżeli chodzi o umiejscowienie scenariusza, wszystko jest po prostu dokładnie tak, jak trzeba. Troszkę za krótka, ale cóż, przebolejemy. Dostaje od nas bałwanka znanego także pod nazwą potoczną ósemki, a oprócz tego zapraszamy serdecznie na Freshera oraz na program o historii Prince of Persia, które obecnie fruwają tam po programie naszym znanym jako Hyper. I nadszedł już ten niesamowity moment, kiedy możemy się zająć jedyną niezastąpioną strefą zrzutu, a w niej zajmiemy się tym razem dlcy. Przynajmniej jednym dlcy. Jednym tytułem, który nie jest dlcy. Jednym tytułem, który jest remake'iem, drugim tytułem, który jest dlcy. Najpierw zajmiemy się tytułem, który jest remake'iem, właściwie nie remake'iem, tylko jest to remake w jakimś sensie. Chodzi oczywiście o Xenoclash Special Edition, które wyszło na Xboxa Live'a, w związku z czym w końcu wszyscy fani i posiadacze Xboxa mogą dowiedzieć się, dlaczego tak fajne jest znowu się to dzieje. Kurde, wiedziałem, że to nie jest dobry dobór tematów na ten program. Bogu dzięki, że nie mamy dzisiaj jeszcze na przykład, nie wiem, Fight Night albo UFC 2010, bo wtedy bym miał po prostu przerąbane. Xenoclash, moi drodzy, jest grą FPP, jeżeli ktoś nie pamięta, bardzo się... Nie, o nie! Nie robimy tego. Bo ja ci zrobię to samo, tylko z innym palcem. Uzbierałem energię na super combo, musiałem. I nie będziesz zadowolony. Więc Xenoclash jest grą, której się robi mniej więcej takie rzeczy, jak właśnie Miłosz próbował zrobić mi, czyli kłada się mokre palce w ucho. Jest to nawalanka, z tym, że w odróżnieniu od wszystkich innych nawalanek, jest to nawalanka, która się dzieje w pierwszej osobie.
Czyli się chodzi oczami. Ja chciałem powiedzieć, że myślałem, że ta gra jest słaba, ale się okazało, że raz przyłożyłem chodząc oczami młotkiem i zacząłem się, jak się koleś nakrył nogami, a drugą nogą się przeżegnał. I bardzo sprawiło mi się ci tą organiczną sympatyczność i przyjemność w twoim... Tak właśnie było. Myślę. Dlatego fajna jest ta gra. I dlatego ją bardzo serdecznie polecam. Jeżeli ktoś nie grał na PC-cie, to bardzo, bardzo, bardzo polecamy. To jest indie game tak zwana, aczkolwiek ona nie jest akurat w indie games na Xbox Live, tylko w sensie, że została zrobiona niezależnie. Bardzo polecamy, świetna gra. Drugim tematem, którym się zajmiemy, jest mój osobisty konik, czyli Left 4 Dead 2, a dokładnie DLC do niego, czyli The Passing, które możecie sobie na Xboxie kupić, na PC-cie ściągnąć za darmo. I na PC-cie, no oczywiście robicie to od razu, jeżeli macie Left 4 Dead 2, to sięgacie do niego, zsie się samo. Samozsiejka tak zwana. Samozsiejka, tego jeszcze nie było. Nie było. Jest to klasyczna samozsiejka. No i cóż, no jak na darmową zawartość, to jest okej. Okay. No jest to nowa kampania, ma ona trzy mawki, nie dwie, tak jak Crash Course do pierwszego Left 4 Dead'a. Tak. Ma tych samych bohaterów i jakby cały cymes, cały ten jakby, nie wiem, numer z tym polegał na tym, że spotykamy bohaterów z Left 4 Dead 1. Jeden. Minus jeden. Znaczy bohaterów minus jeden, ponieważ spotykamy tylko trójkę, nie będę ujawniał, kto zginął, ale ktoś zginął. Jakby Valve ogrywało, że to będzie w ogóle takie niesamowite, bo spotkamy się z tymi ludźmi, co żeśmy już ich widzieli, że to będzie takie niezwykłe spotkanie. No cóż, spotkanie sprowadza się do tego, że na samym początku Rochelle odbywa jedną krótką rozmowę z jedną z postaci z oryginalnego Left 4 Dead, a następnie na samym końcu gry w tym samym miejscu stoi trzy boty stoją na balkoniku, każdy z nich ma karabin maszynowy, a my podprowadzamy tanki kolejne wypadające na nas, prawda, na naszą grupę. Mniej więcej to tak wygląda ostatnia walka, jak teraz wygląda, już jest nudna, ponieważ ale mi się jednak w tej grze podoba, bo dodano fajny patent. Mi się podoba nowy potworek. Nowy potworek. Znaczy chodzi ci o tego Fallen, tak? Czyli co ucieka z plecaczkiem. Co ucieka z plecaczkiem. Jest to tak zwany Uncommon Common, czyli jeden z tych zwykłych zombie, ale taki troszeczkę bardziej specjalny. On nie atakuje. Który nie atakuje, tylko ucieka. Jak się go zabije, to dropuje prezent. Całą masę sprzętu. A on służy temu, żeby co bardziej łakomych członków drużyny odciągnąć od reszty. Od reszty, oczywiście. Natomiast, no nie no, jakby z punktu widzenia użytkownika to najbardziej sensowne są mutatory, czyli mutacje, czyli system, nowy system multiplayerowy, który polega na tym, że w każdym tygodniu mamy jakąś nową kombinację różnych cech gry, czyli możemy mieć na przykład ostatnio był versus, który był połączony z realizmem, czyli że ludzie nie widzieli zombie i nie widzieli siebie przez ściany przede wszystkim. Teraz jest na przykład kolejna mutacja, która polega na tym, że wszystkim ucieka zdrowie. Że akurat to jest bardzo fajny pomysł, natomiast tak, jeżeli ktoś jest fanem Left 4 Dead, must have, no bo wiadomo, no, nie ma wyboru jakby. Jeżeli ktoś nie jest fanem, to na Xboxie bym sobie nie kupował, no na PC-cie i tak będziecie to mieli samo zasadę. Wiesz, jaka jest wersja powiedzonka człowiek człowiekowi wilkiem dla Left 4 Dead? Nie wiem. Zombie, zombie, zombie. Zombie. Przykro nam, że musimy się znowu pożegnać. Musimy założyć taką telewizję... Może taką... tobie jest przykro, mi jest bardzo przykro. Taką informacyjną będziemy całą dobę siedzieli i nadawali. A potem będziemy recenzowali landrynki różowe, a z rana będziemy recenzowali poranki. Bo ostatnio mieliśmy taki pomysł, że ponieważ program się nazywa Terytorium Recenzji, to będziemy recenzowali wszystko. A co będziemy recenzowali, to zobaczycie w następnym programie.